każdy z nas tak miał, miewa, albo będzie miewał. No, w moim wypadku to w sumie zawsze tak jest. Uczniowie, czyli my, często odkładamy naukę na ostatnią chwilę. Albo po prostu jesteśmy zaskakiwani jakimiś kartkówkami nagłymi, bądź zapowiedzianymi, ale wszystko mamy w dno. A więc uwaga, uwaga, czy chcecie dowiedzieć się czegoś, co może pomóc wam w nauczeniu się czegokolwiek w szybkim czasie? No a więc moi drodzy, umówmy się tak, że pod tym odcinkiem dobijamy 3000 łapeczek w górę. Teraz kliknij łapkę w górę, bliska ziomeczku. 3000 łapek w górę i lecimy z tematem. Moi drodzy, nie oszukujmy się, nasz mózg jest takim, nazwijmy to, silniczkiem. A czego potrzebuje silnik do działania? Paliwa, właśnie, no XD. Więc czego potrzebujemy my? Potrzebujemy się najeść. I nie wiem, czy wy tak macie, ja tak mam, ale przed nauką czegokolwiek muszę się najeść, bo kiedy jestem głodny, po prostu nie jestem w stanie myśleć. To jest jakiś dramat, kiedy jestem głodny, siedzę w szkole i mam coś pojąć, albo podejść do tablicy. Nie! A więc jeżeli chcecie się czegoś szybko nauczyć, najedzcie się i serio, to w sumie pomaga, nie? No. Druga rzecz, która może nam naprawdę pomóc, a przynajmniej pomaga mi, mojemu bratu, znajomym, przyjacielom, każdemu. Nie szukajmy się, że muzyka jest jednym z najważniejszych aspektów naszego życia. Jest czymś, co pomaga nam w każdej chwili, z każdymi emocjami, z uczuciami. Nie no, ogólnie to muzyka w sumie jest bita pionoc, nie? No. I tak samo jest z nauką. Jedni preferują muzykę klasyczną, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, dobra mordeczka swoją drogą. Aczkolwiek moim zdaniem do nauki najlepiej jest słuchać tego, co lubimy najbardziej. I krążą opinie, że jak są słowa w muzyce, to się nie nauczy. Ja się jakoś potrafię nauczyć. Czasem. Gwarantuję wam, że słuchanie muzyki podczas uczenia się naprawdę pomaga. Uwaga, uwaga, kolejny protip. Uczcie się tam, gdzie wam wygodnie. Krążą legendy, że na przykład nie można się uczyć w łóżku, bo to miejsce kojarzy się ze spaniem i tak dalej. Znowu przetestowana metoda. Uczcie się tam, gdzie wam wygodnie. Jedni się uczą w bibliotece, inni się uczą na lekcjach, trzeci się przy biurku uczą, a czwarci w wannie, no co? Czy to coś złego? Ewentualnie pod prysznicem, zawsze spoko. Uczcie się tam, gdzie wam wygodnie. Serio, to działa. Dobra, trochę bardziej merytorycznie, żeby nie było żebra, to w sumie taki trochę, no. Bardzo dobrym pomysłem jest to, by sobie robić mapę myśli. Albo tabelki, wykresy, coś, co zapamiętamy wzrokowo. Lepiej sobie wypisać w punktach, na wykresiku, czy właśnie zrobić mapę myśli, którą ja bardzo często stosuję i uwierzcie, naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Na ściądze też zawsze spoko zapisać. Więc mapa myśli jak najbardziej na plus i przetestujcie sami. Możecie napisać w komentarzu, czy wy też to używacie. I uwaga, uwaga, najlepszy protip życia. Każdy go stosuje, stosował, będzie stosował i w ogóle. Szukanie odpowiedzi w internecie. Nie zawsze wszystko możemy łatwo odszukać w podręczniku, a ponadto czasem potrzebujemy rozszerzonej odpowiedzi na jakieś zagadnienie. Podręcznik okej, ale nie oszukujmy się. My jesteśmy ludźmi leniwymi. Potrzebujemy wszystko prosto, szybko, jasno, klarownie i przyjemnie. I tutaj właśnie, moi drodzy, pojawia się coś mega spoko. Każdy z nas zna stronę zadane.pl. No każdy z niej choć raz skorzystał. A teraz oni zmieniają sobie nazwę na Brainly. Wiecie, brain, mózg, te sprawy w sumie. Sam z tego coraz częściej korzystam, bo to naprawdę jest mega spoko opcja. Brainly to miejsce, gdzie ty możesz zadać pytanie oraz pomóc innym w rozwiązywaniu ich problemów poprzez odpowiadanie na ich pytania. Brainly to jest serwis, który mega dokładnie uzupełnia wiedzę podręcznikową, pokazuje coś, czego często nie ma w książce. Więc podajcie, śmiało zapraszam, spoko opcja. I słuchajcie, właśnie ta oto stronka robi dwa kozackie konkursy, więc słuchajcie teraz. Jeden jest, słuchajcie, na stronie, do której link macie w opisie. Tam macie wszystko ładnie wytłumaczone. Mega fajne konkursy, szukają ogólnie bystrzaków, osób bardzo inteligentnych, takich dość ambitnych. A drugi konkurs dotyczy mojej koleżanki Sandry z kanału DDOB, która przysłała film, link oczywiście jest w opisie, z konkursem na 3 mega spoko tablety. W sumie sam bym takiego chciał, no. Wystarczy odpowiedzieć w komentarzu pod filmem na pytanie zadane przez Sandrę. Link oczywiście do strony i do filmu Sandry są w opisie, więc sobie zajrzyjcie. Zapraszam serdecznie. No i kochani, trzymam za was kciuki, aby te ostatnie tygodnie szkoły były dla was jak najlepsze, żeby były dla mnie jak najlepsze. Podejdźcie na mojego Snapchata, Instagrama oraz Musical.ly, wszystko to jest xmcabra, więc zaobserwujcie, a ja też was tam poobserwuję. Zostawcie 3000 łapek w górę, zasubskrybujcie, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnych materiałów.